Takim zimnym prysznicem 19 czerwca piłkarze TS Podbeskidzie rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu piłkarskiego. Pierwsza kolejka rozegrana zostanie 27 i 28 lipca. Wtedy Podbeskidzie zmierzy się z Zagłębiem Sosnowiec. Okres przygotowawczy właśnie się rozpoczął. Się z boiskiem i z tą piłką i z partnerami i po tym powrocie do treningu wiadomo, że to trwa, dlatego mamy ten tydzień wprowadzający i myślę, że z każdym dniem będzie lepiej i będzie tam jakoś widać. Nastroje bardzo dobre, bo wiadomo, że ten początek sezonu jest fajny i na pewno istotnie ważny. Na pewno przyjemnie potrenować na takich boiskach, jakie mamy tutaj, bo nie ma co ukrywać, że boiska zostały bardzo dobrze przygotowane, więc tym bardziej jest radość. No a wiemy, że to jest początek sezonu, jaki jest cel przed nami postawiony. Chcemy od pierwszego meczu wygrywać, więc na tym się na pewno będziemy skupiać. No, dzisiaj był dzień taki wprowadzający oswojenia się z piłką, z boiskiem, z partnerami po tym miesięcznym okresie wypoczynku. Jutro będą badania wydolnościowe, w piątek będą badania siły, w sobotę zakończymy to grą wewnętrzną i to będzie taki tydzień wprowadzający. Później już przejdziemy do kształtowania różnych cech motoryki, do wytrzymałości, do siły. Oczywiście było kilku zawodników z drugiej drużyny, którym się przyglądamy, których monitorowaliśmy przez cały sezon. Trenowali już z nami nowi zawodnicy Karol Danielak i Rafał Figiel. Jest też nasz zawodnik Maj, który był wypożyczony do Rany Toruń. No, także będziemy cały czas się przyglądać i obserwować.